Wiecie o tym, że przywry istnieją na świecie od milionów lat? Są jednym z najczęściej atakujących pasożytów, nasze welony. A skoro są naszym głównym wrogiem, to pora je lepiej poznać. Welony są trapione głównie przez przywry skrzelowe oraz skórne. U niektórych gatunków ryb występują też przywry oczne, ale ja nie spotkałam się z tym, żeby welony na nie cierpiały. Przywry skórne, Gyrodactylus. Jak sama nazwa wskazuje, występują na skórze i na płetwach, więc stąd powinniśmy pobierać śluz do badania. Są niewidoczne gołym okiem, chociaż mogą osiągać nawet milimetr długości i stąd są raczej dużymi pasożytami, więc bardzo łatwo je zobaczyć nawet przy małych zbliżeniach. Przy zbliżeniu z rzędu 100 razy 100 będziemy mogli je zobaczyć całkiem wyraźnie. Z przodu ciała znajduje się u nich przyssawka, a z tyłu ciała taka tarcza z hakami czepnymi. Te haki są umieszczone centralnie i obwodowo. W poprzednich odcinkach skupiałam się na pasożytach prostych, jednokomórkowych, natomiast przywry są bardziej skomplikowane w swojej budowie. Przywry również posiadają zmysły. Plamki pigmentowe określają kierunek, z którego pada światło. Mają czucie chemiczne, rozpoznają ruch wody. Posiadają też zmysły do zachowania równowagi. Co ciekawe, przywry skórne mają zarówno narządy płciowe męskie oraz żeńskie. Przywry skórne są żyworodne, a przywry skrzelowe jajorodne. To jest cenna informacja i będzie nam potrzebna do tego, jak leczyć przywry. Objawy. Przywr nie da się rozpoznać na oko bez badania pod mikroskopem. Natomiast następujące objawy powinny zwrócić naszą uwagę. Numer 1. Wzmożona produkcja śluzu. Przywry są trochę takie jak pchełka dla pieska. Są bardzo silnie irytujące, drapią welona, więc ten w akcie obrony będzie próbował wytworzyć dużą ilość śluzu, żeby się przed nimi obronić. I właśnie ten śluz będzie nam później utrudniał trochę leczenie. Numer 2. Podskoki, fikanie, ocieranie się o przedmioty. Silnie podrażniony welon będzie za wszelką cenę próbował zrzucić z siebie tego pasożyta. Będzie się właśnie drapał, próbował się ocierać. Nawet te welony, które mają płetwy grzbietowe, często można zauważyć takie drgania płetw. Numer 3. Zaczerwienienia, otarcia, rany. Ryba, która skacze i próbuje się pozbyć tego pasożyta, jest bardzo często narażona na urazy mechaniczne. Same przywry nie będą nam powodować ran czy głębokich urazów, natomiast właśnie te rany są też jednym z wyznaczników tego, że ryba się bardzo intensywnie ociera, skacze i powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż takie zaniedbane rany mogą doprowadzić do infekcji wtórnych. Numer 4. Czasem ryba będzie osowiała, będzie taka letargiczna, może chcieć się izolować od reszty, polegiwać sobie na dnie. Numer 5. Może się zdarzyć, że na skutek właśnie takiej wzmożonej produkcji śluzu ryba może wydawać się taka matowa, jej kolor może się zmieniać, zrobić się taki mętny. Przywry skrzelowe. Dactylogyrus. To, co wyróżnia przywry skrzelowe, to oczko na głowie. Posiadają też aparat czepny z dużą ilością haków. Dodatkowo wydzielają śluz, który pomaga im się przyczepić do podłoża. Pasożyty te mają układ pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy. Przywry skrzelowe składają jaja, które spadają do wody. Większość leków nie działa jednak na te jaja, stąd właśnie trudności w leczeniu, o czym za chwilę. Z jaj wylęga się larwa, która za pomocą rzęsek idzie szukać ofiary i jak już ją znajdzie, traci rzęski. Idzie sobie do skrzeli i tam się rozwija, produkując kolejne jaja. Ważną dla nas informacją jest to, że cykl życiowy przywry jest ściśle zależny od temperatury. Im większa temperatura, tym oczywiście szybciej się rozwija i to właśnie od temperatury naszego zbiornika będzie zależało nasze leczenie. Zależy nam na tym, żeby wychwycić przywrę, kiedy wylęgnie się z jaja, ale nie zdąży jeszcze złożyć swoich jaj. Jeśli przywr skrzelowych jest dużo, znajdziemy je również na ciele ryby podczas naszego badania pod mikroskopem. Jeśli jednak szukamy przywr skrzelowych, to najlepiej brać próbki z okolic skrzeli, a najlepiej udać się do specjalisty, który pobierze biopsję. Objawy. Przywry skrzelowe doprowadzają do hiperplazji włókienek skrzelowych. Co to dla nas znaczy? To, że obserwujemy, że ryba się dusi, brakuje jej tlenu. Skrzela są powiększone, napuchnięte, więc ryba będzie starała się albo zaczerpnąć z tafli wody, albo będzie bardzo szybko oddychać, albo będzie na przykład szukała tego tlenu przy jakichś bąbelkach, przy wylotach z filtra itd.
Będziemy też obserwować przyleganie płetw do ciała, co zresztą jest tylko objawem, bo oznacza to, że ryba jest bardzo zestresowana i występuje też ten objaw przy innych pasożytach. Będziemy też właśnie obserwować takie migotanie charakterystyczne ryb, które zresztą jest też widoczne przy przybrach skórnych. No i oczywiście klasyka, czyli właśnie ocieranie się, próba pozbycia się pasożyta. Leczenie. Nie będę Wam ściemniać, że leczenie przywr jest piękne, szybkie i przyjemne. Czasami może zająć dużo czasu, a czasami bardzo, bardzo dużo. Podczas leczenia możemy napotkać na wiele trudności. Numer 1. Podczas leczenia ryba jest gęsto pokryta śluzem, więc te leki mają mniejsze działanie, bo nie dostają się bezpośrednio do przywr. Obijają się o śluz. Więc tutaj musimy sobie poradzić z nadmiarem śluzu. I jest na to kilka różnych sposobów. Po pierwsze, możemy bardzo długo leczyć przywry i one stopniowo będą wybijane, więc ten śluz będzie się stopniowo zmniejszał. Ale też możemy użyć preparatów, które będą nam rozcieńczać ten śluz albo wręcz zdrapywać go z ryby. Jednym z takich preparatów jest chloramina T. Chociaż ja uważam, że to nie jest preparat dla początkujących akwarystów i naprawdę trzeba być pro. Po pierwsze dlatego, że chloramina wymaga odpowiedniego pH i twardości wody. Po drugie jest sprzedawana w proszku, który jest raczej przeznaczony dla oczek wodnych, więc na takie akwarium, nawet moje duże, potrzebujemy mniej jak 1 grama, co oznacza, że potrzebujemy wagi jubilerskiej lub aptecznej, żeby dobrać odpowiednią dawkę. Jest to środek, który może zrobić więcej szkody niż pożytku, jeśli jest niedobrze używany. Inni ludzie też używają soli w połączeniu z lekami, gdyż właśnie paradoksalnie w ten sposób też produkcja śluzu jest zmniejszona. Problemem numer 2 jest to, że nasze leki nie działają na jajka przywr skrzelowych, więc będziemy musieli tak taktykować leczenie, żeby właśnie trafić na moment, kiedy nasza przywra wylęgnie się z jajka, ale nie zdąży złożyć nowych jaj. Jak już mówiłam, leczenie powinno być ściśle zależne od temperatury, więc będziemy musieli podawać nowe dawki co kilka dni. Jeśli załóżmy trzymamy nasze welony na zewnątrz i mamy temperaturę 10 stopni, jest to co 10 dni. 15 stopni to jest 7 dni, 20 stopni to jest 5 dni, 22 stopnie to są 4 dni. Numer 3. W międzyczasie, podczas leczenia, czy nawet przed, mogą się pojawić infekcje wtórne, na przykład bakteryjne, które będą się nam rozwijać na tych ranach, które sobie rybka zrobiła. Ewentualnie możemy też obserwować jakieś mętnienie oczu i tak dalej. Jednak musimy pamiętać, że zanim zabierzemy się za leczenie infekcji wtórnej, musimy zminimalizować infekcję pierwotną. Numer 4. Bardzo dużo przywr obecnie jest odpornych na prazekwantel. Nawet jeśli nasze przywry nie są na niego odporne, to musimy się upewnić, że dajemy prawidłową dawkę. Nie ma nic gorszego niż zastosowanie mniejszej niż zalecane dawki, gdyż to tylko uodporni nasze przywry na ten środek. Zgodnie z zasadą, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Więc jeśli dawkujemy leki na bazie prazekwantelu, musimy się upewnić, dokładnie zmierzyć, ile mamy wody w akwarium, uwzględnić to, że mamy jeszcze filtry kubełkowe, ile tam wody ewentualnie wchodzi. I nawet bezpiecznie jest minimalnie przedawkować, niż dać za małą dawkę. No dobrze, no to czym więc leczymy przywry? Numer 1 to są leki na bazie tylko i wyłącznie prazekwantelu. Flux to będzie Fluxol, Eshag Dex albo Capiforte. Numer 2, Colombo Lernex Pro, znany też jako MLP po polsku. On wprawdzie też ma w składzie prazekwantel, ale też ma natruskenate. Nie wiem, jak się czyta po polsku i nie znalazłam odpowiednika polskiego, więc to jest w ogóle środek, który jest też używany do leczenia na przykład glisty u psów i kotów. Taki popularny środek weterynaryjny. Jedna uwaga przy Lerneksie, o ile właściciele dyskowców podają jakieś super wielkie dawki, podwójną, potrójną i tak dalej, to jednak musimy pamiętać, że welony mogą na tym ucierpieć i żeby lepiej nie dawkować podwójnych, poczwórnych dawek, gdyż to może popalić rybie skrzela, płetwy i ciało, i spotkałam się ostatnio z takim przypadkiem. Moja dawka, taka standardowa, to jest 1 ml na 20 litrów wody. Można ją zwiększyć, jeśli mamy naprawdę bardzo dużo roślin, ale tak max półtorej dawki. I to ważne, żeby nie robić tego na gramy, tylko na objętość. Numer 3. Leki na bazie flubentazolu. To będzie na przykład Flug M i coś takiego Anti-Flug and Warmer to się nazywa. Nie wiem, czy to występuje w ogóle w Polsce, ale jest na opakowaniu, są dyskowce narysowane. Numer 4. Naturalne produkty na bazie olejku z mięty pieprzowej.
na przykład tremazyt. I numer 5, różne inne mieszanki. Wydaje mi się, że nie są dostępne w Polsce, więc nie będę o nich wspominać. Ja sama przez bardzo długi czas walczyłam z przybrami u nas w głównym akwarium i wiem, jak trudno je się leczy. Jeśli macie jakieś super sprawdzone sposoby na przywry, to dajcie mi znać w komentarzu. A tymczasem to tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.